Mariusz Tobryn, trener Prochupionki w trzeciej kolejce Proch. Remisuje 0-0 w Głowaczowie z Legionem. Ten rzecz się dobrze wyglądaliśmy do 16 metra. Potem czegoś w przodzie brakowało. Czego? Więcej ruchu, dobrego dogrania. Czego Cię zabrakło, żeby ten jeden cios zadać i wywieźć stąd 3 punkty? Przede wszystkim zabrakło nam bramki, celnego strzału, groźnego celnego strzału, bo szczególnie w pierwszej połowie wielokrotnie atakowaliśmy bramkę przeciwnika, byliśmy często, dużo wrzutek, dużo akcji, gdzie można było oddać lepszy strzał, gdzieś Max z 10 metra próbuje lobować nad poprzeczką, dobre uderzenie Erwina Kisiela w pierwszej połowie, sam na sam, ale z kąta, gdzieś tam w środek do bramki, kilka strzałów Mateusza Kołodzieja, więc tutaj upatrywałbym się tego, że nie napoczęliśmy przeciwnika, który schował się w swoją szesnastkę, prezentował typowy antyfutbol, to była piłka typowo do laga, wykopywanie piłek, przeszkadzanie, maksymalna ilość fauli, przerywanie, często dosyć takie brutalne, do czego też jeszcze sędzia się dostosował, bo ciężko było prowadzić grę, atakować, skoro co chwila był faul, nie było to w ogóle napominane kartkami, przerwane, więc ten czas uciekał, wydłużało się to wszystko, brakowało płynności. Natomiast jest jeden punkt na wyjeździe zdobyty, po 3 kolejkach 7 punktów, mamy się z czego cieszyć. A propos strzałów, nawiązuję do strzałów, przez 90 minut jeden celny strzał, w 94 minucie środek bramki Mateusz Szczepański. W ostatnich dwóch meczach dwie ładne bramki z dystansu. Dzisiaj zbyt długo zwlekali z decyzją, czy co? Dzisiaj było bardzo ciasno, bo zespół Legionu bronił się całym zespołem w okolicach swojego 18 metra. Nie dało się tam praktycznie mieć pół metra na to, żeby oddać jakiś celny strzał. Nie było czasu na to, żeby piłkę przyjąć. W ogóle nie wychodzili do przodu, nawet nie mieli możliwości skontrowania. Typowy antyfutbol, natomiast no tak się nie da grać w piłkę przez cały sezon i gdzieś tam w kolejnych meczach muszą się odsłaniać, bo żeby bramki zdobywać, no tak nie wiem ile razy przeciwnik był na naszej połowie, no to trzeba wyjść z nastawieniem, że się chce je strzelać. No, robiliśmy co mogliśmy, ja tutaj absolutnie do chłopaków nie mam pretensji. Może nam się trafił gorszy występ dzisiaj, natomiast każdy robił co mógł, każdy biegał, każdy był zaangażowany, każdy bardzo chciał, natomiast warunki były takie, że ten dzisiejszy wynik uważam, że jest dla nas zasłużony i trzeba się z tego cieszyć. Trenerze, można się chyba powoli przyzwyczajać, że będzie wiele takich meczów, w których rywale będą się raczej skupiali na defensywie. Graliśmy 3 i zarówno Gracja, Mogielanka, dzisiaj Legion bardziej nie chcieli przegrać z nami meczu niż wygrać, tak? I jakaś recepta na przyszłość, bo na pewno będą kolejni rywale, którzy będą prezentowali podobny sposób gry, z którym po prostu musimy sobie poradzić. Ja myślę, że już dalej w las to będzie tych zespołów takich grających otwartą piłkę więcej, bo na pewno nie wierzę, że te zespoły z Szołówki to będą się chowały na swojej połowie. Myślę, że będą chciały grać w piłkę i wydaje mi się, że nam łatwiej będzie się grało z takim przeciwnikiem. Zdecydowanie, że no każdemu będzie się grało łatwiej z takim przeciwnikiem. Natomiast zawsze najtrudniej się gra, szczególnie na wyjazdach, na średniej jakości boiskach. Trudno jest o szybką grę, o precyzyjną grę, o wymienianie piłek z pierwszej piłki czy na dwa kontakty, bo tak jak dzisiaj no jest to ciężko zrobić, skoro piłka się odbija do wysokości kolan. Zupełnie inne warunki są w Pionkach, gdzie boisko preferuje szybką grę i tam na pewno przeciwnicy będą mieli ciężko. Dzięki bardzo.